Jak nazwa wskazuje, są to zawodnicy, którzy pretendują do reprezentacji, do kadry, ale są też ci i często startują, którzy są w kadrze, bo jeżeli są potrzeby takie treningowe albo jakieś błędy gdzieś poszukać, wyeliminować, to też bardzo chętnie zapraszam zawodników, którzy i tak są w reprezentacji. Jest to dobra okazja do tego, żeby popracować czy nad techniką, czy nad sprzętem często, lub bywają sytuacje, że zawodnik jest po jakiejś kontuzji, potrzebuje jazdy, także na pewno zaplecze spełnia takie potrzeby. Zawodnicy są z różnych ligi, z Ekstraligi, z pierwszej czy z drugiej ligi, no nie sposób wszystkich gdzieś tam wypatrzeć, więc jeśli zawodnik gdzieś jakiś wyskoczy na dobrym poziomie, czy to w niższej lidze, czy w zawodach młodzieżowych, chętnie zapraszam takich zawodników, żeby się im przyjrzeć, co już potrafią i oni też ten skład uzupełniają. Zazwyczaj tak jest, że organizator otrzymuje dwa miejsca w składzie dla swoich zawodników. Często są to zawodnicy, którzy i tak jadą w tych zawodach, obojętnie w jakim miejscu, i to są zawodnicy, którzy jakby na stałe tutaj goszczą. To są zawodnicy, którzy są w kadrze, tak? Na pewno Krzysiek Lewandowski, który w tym roku wygrał cały cykl, zrobił postępy i na pewno jeszcze jest potencjał i dużo, dużo do zrobienia. Fajnie prowadzi motocykl, dobrze siedzi w motocyklu, to jest ważne, no ale też jeszcze jest masa rzeczy do poprawy. Pewna zmiana też będzie, jeśli chodzi o lokalizację. Będziemy chcieli, żeby lokalizacje były, jeżeli są dwudniowe zgrupowania, żeby były na dwóch różnych torach. Trochę wrócimy do tego, bo to kiedyś było praktykowane i myślę, że to był dobry pomysł. Było w tym roku też takie zgrupowanie w Krośnie i na drugi dzień w Rybniku. Bardzo fajnie się to sprawdziło, więc myślę, że będziemy to kontynuować w ten sposób.